Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Bartłomiej Kucharski. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Cześć Artur. Bartłomiej Kucharski, dziennikarz Wojsko i Technika, analityk, ale też co ważne, administrator grupy facebookowej Obrona Pro. Jeszcze raz wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia i witamy, że tak się wyrażę, na antenie. Bartłomieju, jakbyś mógł powiedzieć, jak tak naprawdę zaczęła cała ta się, no bogata tak naprawdę już historia, bo grupa ma już dobrze ponad 32 tysiące członków. Jak to się zaczęło? Bo ja pamiętam jeszcze czasy, ty być może też, forów internetowych, tak? Sam prowadziłem kiedyś takie forum, jedno z pierwszych chyba, związane z tematyką bezpieczeństwa, służb i tym podobnych, tak? To był kiedyś Sztaborg. I kiedyś to było w pewien sposób się rozwijało, potem przyszedł Facebook i w pewien sposób, no brzydko mówiąc, pozabijał tamte idee. Są oczywiście jeszcze fora istniejące, ale jednak Facebook przejął teraz prym. Skąd pomysł w ogóle na tę grupę, która no chyba jest jak na nasze warunki dość prężna, wydaje mi się? Myślę, że w pewnym sensie tak. Skąd pomysł? Ogólnie rzecz biorąc, na forach różnego typu, przede wszystkim pierwotnie historycznych, zwłaszcza historycy.org, funkcjonuje od na dobrą sprawę kilkunastu lat. Face'a założyłem nieco później, jeśli dobrze pamiętam, dopiero w 2011, więc jak na nasze warunki relatywnie późno. I gdzieś w pewnym momencie zaczęły się rodzić na Facebooku grupy. Nie mam kompletnie pojęcia, kiedy to było, kiedy powstała w ogóle taka możliwość tworzenia grup dyskusyjnych. I wtedy pojawił się pomysł, żeby wziąć się też za... Niekoniecznie. Najpierw byłem na forach klasycznych. Było takie forum jak Militis, dosyć dawno już martwe. Były fora, było Militarium, które też już jest martwe. Zresztą z całkiem przyzwoitym portalem. Było niezależne forum o wojsku, które niezależne przestało być już dosyć dawno. I zapewne kilka innych, z których większość pewnie obecnie już na dobrą sprawę ma wystawione nekrologii. Natomiast pewnie brutalne. No tak, to ale niestety prawdziwe. Wygląda. No tak. Tym bardziej, że fora pod wieloma względami, zwłaszcza organizacji dyskusji, były znacznie bardziej wygodne od Facebooka. No to na pewno. Można było wręcz całe struktury tak naprawdę robić rozmów, ale forum pewnie, a właściwie grupa ta facebookowa Obrona Pro była też na pewno rozwinięciem jednak twojej aktywności zawodowej, tak? Wojsko i technika, pojawiają się twoje teksty, a tutaj jednak pewna forma trochę szersza i też tej no, interaktywności, bo w tym pilotowym wręcz odcinku podcastu mówiłem o tym, że też będziemy mówić między innymi o mediach społecznościowych. No Facebook jest jakby tym pierwszym tak naprawdę na świecie, przynajmniej tym wiodącym prym, tak? Daje ci możliwość tak naprawdę innego podejścia do tematu, który jednak zawodowo jest ci najbliższy? Jeżeli chodzi o samo tworzenie grupy, jest mi to oczywiście temat najbliższy, natomiast kolejność była dokładnie odwrotna. Można powiedzieć, że byłem, jeśli się nie mylę, pierwszym internautą, człowiekiem, który przyszedł z forów internetowych do mediów branży militarnej, który zaczął pisać w jakimś poważniejszym medium. Oczywiście tam wcześniej między innymi Jarek Wolski publikował na portalu Dziennik Zbrojny, który wciąż działa, ale wydaje mi się, że już nie jest aż tak popularny jak około 2015 roku, a szkoda, bo całkiem fajny portal to był. Ale jeżeli chodzi o poważne, przynajmniej uznawane za poważne media, byłem chyba pierwszy. Natomiast sama grupa powstała, jeśli dobrze pamiętam, w 2014 roku, jakoś w kwietniu. I to jest ciekawa sprawa, bo dołączyliśmy, w zasadzie ja dołączyłem do pewnej grupy
okołomilitarne i prowadzone tam były różne dyskusje. Rzecz w tym, że administracja bardzo była jednorodna politycznie i niekoniecznie dopuszczała jakąkolwiek formę alternatywnych poglądów. I w pewnym momencie po próbach porozumienia ja i jeszcze dwóch gości, emerytowany już podoficer Artur Zieliński i dziennikarz Piotr Figiel, postanowiliśmy założyć grupę, padło na mnie, ja ją założyłem, więc formalnie jestem ojcem założycielem. Byliśmy trzema pierwszymi administratorami, natomiast później w miarę rozwoju grupy zespół nam się trochę powiększył, dołączyło dosyć spore grono dziennikarzy z różnych mediów branżowych polskich. No i oprócz tego szersza grupa osób, które mniej lub bardziej miały coś do powiedzenia. Szacuję, że autorów grupy w pewnym sensie mamy w granicach powiedzmy 100-200 osób, nie licząc osób, które rzadziej się wypowiadają bądź wyłącznie czytają. Jasne. Większy zespół wynika to też nie tylko z, powiedzmy, z sympatii, że razem to zakładacie, ale też z masy obowiązków, bo jakby nie patrzeć, jest grupa na pewno też jest czymś w rodzaju pewnego środowiska wpływu, bo oczywiście to, co wspomniałeś, tak? Kiedyś nie podobało ci się, że politycznie jednorodne coś było i stwierdziłeś, że jednak oczekujesz większej wolności słowa, ale jednak poprzez skupienie dość fachowego środowiska jednak no, też jesteście pewnego rodzaju grupą, środowiskiem, które może wpływać na opinię innych, ale no, to też niestety przynosi ten efekt, że czasem trzeba wprowadzać pewne porządki i taka policja też musi istnieć, aby ten porządek został zachowany. Jest to dzisiaj trudne? Zmieniło się coś w ogóle od tej nowej fazy wojny na Ukrainie? Bo ja to mówię, że tak naprawdę ta wojna nie zaczęła się wcale teraz w lutym, tylko trwa od dawna, a teraz inna faza jej intensyfikacji nastała. Zmieniło się coś przy okazji wtedy? Jeśli chodzi właśnie o otrzymanie pewnych zasad porządku, przestrzegania regulaminu? Zmieniło się z dwóch powodów. Po pierwsze, kochany Zuckerberg dołożył nam w sposób taki, że grupy, które były otwarte, praktycznie straciły kontrolę nad tym, kto zostaje członkiem. A wcześniej odrzucaliśmy niejako z automatu nowe konta, konta z psami jako zdjęciami profilowymi i generalnie wszelkie konta podejrzane. Niestety w pewnym momencie, kiedy napływ użytkowników zaczął być coraz większy, trzeba było grupę zamknąć. Uważam to za osobistą porażkę, gdyż nie taki był cel. Grupa miała być otwarta i miała być dostępna absolutnie dla wszystkich. Przynajmniej jako coś widocznego miała być powiedzmy formą biblioteki publicznej z pewnymi zasobami wiedzy, natomiast niestety nie udało się tego utrzymać ze względu na konieczność prowadzenia pewnej kontroli użytkowników napływających na grupę, tym bardziej, że jak sam wspomniałeś, grupa jeszcze powiedzmy na przełomie 2021 i 2022 roku liczyła circa 6-7 tysięcy osób, w tej chwili jest to ponad 32 tysiące. Więc dynamika ze względu na rosnące zainteresowanie tematyką militarną, dynamika wzrostu grupy stała się po prostu szalona. I niestety, ale wprowadziliśmy formę, jak ja to nazwałem, stanu wojennego, to znaczy wszelkie tematy okołowojenne, okołoukraińskie są znacznie bardziej surowo traktowane aniżeli inne, podobnie przewinienia w tychże wątkach, wszelkie przejawy, powiedzmy, zachowań noszących znamiona propagandy, szczególnie rosyjskiej, są kontrolowane bardziej surowo niż do tej pory. Niestety były to kroki konieczne do wprowadzenia. No zresztą, jak pewnie odnotowałeś, jest pewne ograniczenie publikacji treści związanych z wojną na Ukrainie. Piotrek Figiel, jeden z dwóch administratorów, codziennie tworzy jeden, czasem więcej niż jeden wątek. Tak, zauważyłem. Tak, w których można wrzucać treści związane z wojną. Są tam pewne wyjątki, ale one są związane z tym, że osobno są wrzucane jakieś szczególnie ważne wydarzenia bądź opracowania własne, na przykład Mikołaja Susujewa czy Jarka Wolskiego.
Tylko, że tak jak wspomniałem, dotyczy to wyłącznie własnych opracowań członków grupy, a nie treści generowanych w jakiś tam inny sposób, czy jakichś bardziej codziennych newsów. Okej, ale to jest kwestia taka bardziej organizacyjna, pod kątem pewnego porządku i no bo na pewno zdarzały się te sytuacje, o których może też nawet i członkowie grupy nie wiedzą, kiedy próbowano was w pewien sposób i atakować, być może i przejąć grupę, a z drugiej strony no szerzyć właśnie propagandę, no zwłaszcza najpewniej tą rosyjską, bo chyba to musimy, no chyba w cudzysłowie, musimy brać pod uwagę. Znaczy tak szczerze mówiąc, to nie kojarzę tego typu prób. Przejęcie grupy nie jest rzeczą prostą, bo najpierw ktoś musiałby dostać uprawnienia administracyjne, a centrala grupy, ten swego rodzaju senat, jest grupą wąską i bardzo ścisłą. I nie mamy zamiaru tam dopuszczać nikogo do momentu, kiedy nie będziemy potrzebować kolejnego administratora czy moderatora. I dzięki temu nie jest możliwe przejęcie grupy jako całości kontroli nad grupą. Natomiast jeżeli chodzi o użytkowników, szczególnie kwestia wzrostu zainteresowania tematyką geopolityczną stała się problematyczna ze względu na nalot pewnej specyficznej grupy ludzi domagających się rozmowy. Posłużę się pewną może analogią, domagających się rozmowy między osobą świetnie obeznaną z tematyką medyczną, lecz nie będącą lekarzem czy innym pracownikiem medycznym, a między doktorem Jerzym Ziębą. I niestety, ale zwolennicy doktora Ziemby pewnych problemów przysparzają na co dzień, ale radzimy sobie, przynajmniej tak mi się wydaje, że nieźle sobie radzimy z tym napływem rozmaitego dziwacznego elementu. A rozpatrywaliście tak naprawdę, trochę wrócę jeszcze do poprzednich twoich wypowiedzi, czy rozpatrywaliście możliwość ewentualnie stworzenia innego kanału komunikacji i formuły grupy poza Facebookiem, aby właśnie te wszystkie problemy organizacyjne ze strony Mety jakby was nie dotykały? Czy jednak chcecie zostać właśnie na Facebooku? Chyba nie ma to większego sensu z tego względu, że wśród powiedzmy najbardziej aktywnych członków grupy jednak Facebook jest zdecydowanie najbardziej popularny i powiedzmy nie byłoby możliwe zachowanie pewnej spójności. A powiedz mi, czy to, co się pojawia na grupie, bo powiedziałeś, że społeczność jest różna, tak, przychodzą ludzie, którzy szukają pewnych informacji, większość oczywiście głównie czyta, tych autorów, jak sam powiedziałeś, jest 100, może 200. Są też dziennikarze, tak, dziennikarze i branżowi, dziennikarze i niebranżowi. Czy zauważyłeś, że na grupie w pewien sposób próbują się inspirować, czy szukać pewnych informacji, czy dla nich jest to pewien może agregator treści, na którym łatwiej wyłapywać pewne rzeczy? Zauważyłeś, by tak naprawdę właśnie funkcjonowanie grupy pomagało tej braci dziennikarskiej? Na pewno. Wiesz, prosta sprawa. Jeżeli ktoś wrzuca newsa, załóżmy z medium zagranicznego, czy to anglo, hiszpańsko, rosyjskojęzycznego, francuskojęzycznego, niemiecko i tak dalej, z pewnego portalu branżowego zagranicznego, news ten jest wyłapywany i potem jest w taki czy inny sposób kolportowany do naszych mediów. Bo nie wszystko przecież trafia do jakichś powiedzmy systemów newsletterowych, prawda? Więc pewne rzeczy dzięki temu idzie wychwycić i można je dzięki temu rozpropagować dalej na innych, na krajowych mediach. Druga sprawa, zdarzały się śmieszne sytuacje, gdzie widywałem cytaty z członków grupy, oczywiście nie opisane w żaden sposób, na różnych mediach, powiedzmy, codziennych. No, takie sytuacje też się jak najbardziej zdarzały. Niestety muszę potwierdzić i powiem szczerze, że do mediów tradycyjnych mam pewien żal, bo część z nich jako źródło pisze internet, ewentualnie pisze Facebook czy Twitter, tak? To owszem, wypełnia jakby prawne ramy, niemniej, nie wskazując autora, no trochę w pewien sposób, no nie chcę powiedzieć, że okradamy go z autorstwa, ale jednak upraszczamy cały przekaz. No przecież te największe platformy typu właśnie Facebook, Twitter czy jeszcze parę innych byśmy mogli dorzucić,
jakby nie patrzeć, no są tym miejscem, skąd właśnie dziennikarze przecież te informacje czerpią. Jako dziennikarzowi nie jest ci trochę przykro, że twoi koledzy jednak w ten, a nie inny sposób się zachowują? Ujmę to w ten sposób. Nie mam wykształcenia dziennikarskiego i raczej mieć nie będę. Nie wiem, jak wygląda nauczanie etyki zawodowej na studiach dziennikarskich w związku z tym. Natomiast ja sam, jeżeli tylko jestem w stanie, staram się podać przynajmniej dosyć ogólnie źródło każdej informacji w ramach pewnej polityki redakcyjnej. Podobnie staram się opisywać w jakiś sposób zdjęcia, żeby było przynajmniej podane, gdzie to zdjęcie można w oryginale znaleźć, tak? Bo nie zawsze autor też jest podany, na przykład zdjęcie ściągane z mediów społecznościowych, przykładowo francuskiej floty, rzadko ma opisanego autora zdjęcia, natomiast wówczas pisze się po prostu, fotografia pochodzi ze strony Marine Nationale. Natomiast ja staram się w ten sposób funkcjonować, a jeżeli innych ludzi na studiach uczono innej etyki, innego rodzaju zasad, no to trudno. Cóż ja biedny na to mogę poradzić? No, muszę dopowiedzieć, że na studiach zasadniczo raczej kwestie prawa autorskiego są poruszane. Na studiach dziennikarskich też. Niemniej, patrząc właśnie na ostatnie lata, niestety sam również wyciągam taki wniosek, że chyba jednak dziennikarstwo możemy podzielić na tą starą szkołę, niestety, i na tą nową, i dzisiaj trochę inaczej to wygląda. Media społecznościowe pewnie też swoje do tego wszystkiego dołożyły, aczkolwiek nie ma co usprawiedliwiać, bo albo, mówiąc wprost, szanujemy czyjąś pracę, albo nie. W pewien sposób też poprzednią wypowiedzią trochę mi potwierdziłeś, że jednak jesteście jako grupa, oczywiście, jako taki zbiorowy twór, inspiracją dla innych, więc jeszcze raz wrócę do tego tematu potencjalnej też walki informacyjnej i walki, no, na takim podłożu, bym powiedział, psychologicznym. Pojawiały się jakieś takie wpisy, które musieliście kasować wręcz masowo, czy moderować. Widzieliście jakąś aktywność, no zwłaszcza od tego okresu właśnie lutego tego roku. W 2014-15 roku jak najbardziej tak. Na początku istnienia grupy w polskim internecie, na naszej grupie akurat w niewielkim stopniu, ale w polskim internecie generalnie widoczny był bardzo duży wyrzut kont jednoznacznie powiązanych z Kremlem, propagujących narrację kremlowską itd. Mało tego, dotyczyło to też rzekomo poważnych mediów. Bardzo łatwo podać przykład portali podających się za portale patriotyczne, za portale związane z Kresami, które dziwnym trafem w momencie, kiedy w 2014 roku Ukraina zaczęła walczyć, jak się później okazało, o swoją późniejszą tożsamość narodową, bo przecież tak naprawdę naród ukraiński wtedy zaczął się w postaci dojrzałej wykuwać w ogniu walk w Donbasie w 2014 roku. I to wtedy zadecydowano o tym, że Ukraińcy ostatecznie zostaną oddzieleni od Rosjan. Przynajmniej na ile ja wiem, w ten sposób mniej więcej to wyglądało. Wówczas nagle pojawiła się masowa kolportacja, pojawił się masowy kolportaż treści związanych ze zbrodniami w Wołyniu. Co miało jednoznacznie nastawić Polaków negatywnie do Ukraińców, do Ukrainy, do sprawy ukraińskiej. Wówczas na krótką metę, mam wrażenie, to się udało, natomiast nie udało się na dłuższą metę. W tej chwili jest inaczej. Obecnie niemal nie obserwuje się, nie licząc powiedzmy wąskiej grupy polityków, należy zaznaczyć, że tylko niektórych polityków Konfederacji i niektórych innych polityków z innych ugrupowań. Tak naprawdę nie widać jednoznacznie prokremlowskiej narracji w Polsce, co uważam za bardzo pozytywne zjawisko. Trudno powiedzieć, co się od tamtej pory zmieniło, ale wydaje się, że rosyjska soft power między 2014-15 rokiem a 2022 praktycznie przestała istnieć. Troszeczkę swoją odpowiedzią uprzedziłeś jakby moje pytanie, bo chciałem powiedzieć, że problem jakby w prowadzeniu grupy najpewniej macie trochę
wielowątkowy, bo z jednej strony to są właśnie portale, tak, które mogą też oczywiście pewną narrację przemycać mniej lub bardziej oficjalnie. Dwa, no przecież ludzie wrzucają najróżniejsze linki, czasem nie do końca będąc świadomym pewnych trików, które są zastosowane, że tak się wyrażę. No i trzy, chyba najtrudniejsza kwestia to jest oczywiście komentarze, dyskusji, a ostatecznie pewnie i pewnych wręcz awantur. Znaczy przez te kilka lat udało nam się wypracować dosyć zdyscyplinowaną społeczność, także to ta nazwijmy to stara gwardia w pewnym sensie pomaga w moderowaniu grupy. Są mniej więcej ci ludzie nauczeni używania opcji zgłoś, choć niestety nie zawsze. Czasami dochodzi do wołania administracji do wątku poprzez oznaczanie nas. I dzięki temu możliwe jest relatywnie szybkie wyłapywanie treści, które są w taki czy inny sposób niewłaściwe. Natomiast oczywiście zdarzają się sytuacje inne, zdarzają się jakieś formy pyskówki, ale generalnie bądź jakieś przejawy kompletnego braku kultury, bądź przejawy powiedzmy rosyjskiej propagandy, jakieś próby wrzucania fake newsów, przy czym nie, co ciekawe nie zawsze celowe, a przez pomyłkę również się zdarza, są tego typu rzeczy wyłapywane relatywnie szybko. No i reakcja wygląda równie zależnie od winy, od stażu użytkownika, od tego, co się stało. No właśnie, bo w pewien sposób to, co nazwałeś osobistą porażką, czyli zamknięcie grupy, paradoksalnie w zachowaniu jakby poziomu porządku pomaga, ale z drugiej strony jest ten problem, że rozpropagowanie pewnych treści no jest jednak trudniejsze, bo grupa jest zamknięta. No niestety tak, niestety w ten sposób to wygląda. Oczywiście do pewnego stopnia pomaga wychodzenie poza grupę chłopaków od nas, co się szczególnie ostatnio udaje, zwłaszcza często widać w mediach Jarka Wolskiego, dosyć często się pojawia Olek Fiedorek, ja się gdzieś przewijam, przewija się Dawid Kamizela i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie pewne wytwory naszego wspólnego wysiłku, bo przecież my się wszyscy nawzajem od siebie w jakiś sposób uczymy, to nie jest tak, że każdy z nas jest powiedzmy jakimś omnibusem, który wszystkie rozumy pozjadał i posiadł całą wiedzę w danej dziedzinie, absolutnie nie. My nawzajem przekazujemy sobie wiedzę i staramy się z niej korzystać, tudzież wspólnie trawić pewne treści. Jesteśmy dzięki temu w stanie jakoś tam roznosić po świecie. Natomiast uważam, że lepiej było, kiedy grupa była grupą otwartą, bo była powiedzmy łatwiej dostępna dla osób, które były wyłącznie czytelnikami. No przecież nie tworzycie grupy sami dla siebie, tak? Więc całkowicie rozumiem twój tok rozumowania. A jak to jest, no umówmy się, to nie jest komercyjny jakby produkt, tak? Pewnie wynika z pewnej waszej wewnętrznej misji, różnych form patriotyzmu, ale jednak jest to, no brzydko to może zabrzmi, ale trochę praca po godzinach. A nakład tej pracy najpewniej nie jest mały, żeby jednak grupa no cały czas jednak ten poziom utrzymywała mimo tego zamknięcia i mimo, jak sam to powiedziałeś, trochę wychowania tych swoich członków. Wbrew pozorom samo utrzymanie porządku na grupie wcale nie wymaga jakichś kosmicznych ilości czasu, jakichś kosmicznych nakładów pracy. Właśnie ze względu na to, że jednak pewien poziom jest generalnie sam z siebie niejako zachowany, możliwe jest ograniczenie pracy zespołu moderatorskiego do pewnego niezbędnego minimum. I uważam, że jest to aktualnie dobre rozwiązanie. Czy ono się będzie sprawdzało w przyszłości, pożyjemy, zobaczymy. Uważam, że znacznie bardziej pracochłonne jest na przykład stworzenie całkowicie poza kwestiami związanymi z pracą zawodową jakiegoś dobrego, długiego postu, który faktycznie staje się krótkim artykułem. Przykładowo zupełnie niedawno na pewien temat pisałem post. Wydawało mi się, że zamknie mi się temat w powiedzmy dwóch stronach maszynopisu, a wyszło pięć.
No, czym bardziej w jakiś temat wchodzimy, który nas interesuje, to zazwyczaj się rozwija, tak? No tak to No wygląda. więc właśnie. A z kwestii tematów porządkowych i czegoś, co w sumie już poruszyłeś wcześniej, ale w kwestii medycznej, no bo mamy pewien, bym powiedział, konflikt, by nie powiedzieć rosnące religie albo wręcz klany wokół nie do końca zgadzających się ze sobą naszych rodzimych, no właśnie, geopolityków, bo w sumie to nie są geopolitycy, to są bardziej geostratedzy, o ile w ogóle można ich tak nazwać, tak? Niektórzy chcą by nazywać ich analitykami. Pojawiają się te wątki, które bardzo często w komentarzach u swych fanów niestety nie są merytorycznie jakby wspierane, a awantura idzie już taką, no, niższym poziomem. O, szukałem dobrego sformułowania. Oczywiście, że się pojawiają. Rzecz w tym, że ja tak naprawdę nie widzę sensu prowadzenia tutaj pewnego, wprowadzania jakiejś formy dyskursu publicznego, bo tak naprawdę osoby, które chciałyby mieć tę słynną debatę, już mówiąc wprost, jak Wolski, czy w jakimś formacie rozszerzonym, bo i takie pomysły się pojawiały, przynajmniej w teorii. Tak naprawdę chcą zobaczyć cyrk, chcą chleba i igrzysk, w tym wypadku konkretnie igrzysk. Pisałem nawet dwukrotnie o tym, dlaczego ta debata nie ma sensu, żeby się nie powtarzać jakoś szczególnie skrótowo. Po pierwsze, jeżeli ktoś uważa, że stworzy kompletną doktrynę obronną dla państwa wielkości Polski, mając zespół liczący powiedzmy setkę osób pracujących tak naprawdę w dużej mierze po godzinach za jakieś śmieszne pieniądze, wyłącznie przy okazji jakiejś dodatkowej fuszki, to nazwijmy, przy ograniczonych zasobach czasowych, to jest zwyczajnie bądź fantastą, bądź kłamcą. Mam bowiem porównanie, pisałem artykuł pod koniec ubiegłego roku na temat przyszłości samych tylko wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych i wiem, jak gigantyczne były tam nakłady związane wyłącznie z jednym rodzajem sił zbrojnych, jak gigantyczne zasoby konsumowało formowanie przyszłości armii amerykańskiej do 2028 roku. I nie ma najmniejszego sensu tutaj mówić o tym, że połączenie sił czy podziały, twórcza dyskusja, jakiś konflikt merytoryczny dałyby jakiekolwiek pozytywne efekty, ponieważ po prostu nas na to nie stać. Nie dysponujemy ekwiwalentem, powiedzmy, brygady do prowadzenia eksperymentów taktycznych. Nie dysponujemy odpowiednio potężnymi komputerami, nie dysponujemy narzędziami, które umożliwiłyby nam poprawne wypracowanie pewnych pomysłów. Po prostu jest to absolutnie nierealne. A druga kwestia jest taka, że jeżeli ktoś się na czymś nie zna, to owszem, może się spróbować za coś wziąć, natomiast niech potem nie oczekuje, że jego praca będzie oceniana przez kogokolwiek poza pochlebcami, niekiedy nawet płacącymi mu za to, oceniana pozytywnie. Przy czym ja sądzę, że w wielu przypadkach tego tak zwanego środowiska geopolitycznego nie chodzi o nic więcej niż o projekt czysto biznesowy. A że jest to biznes, powiedzmy, z kategorii tych standardowych, powiedzmy stereotypowych, może bardziej coachów, którzy w powszechnej świadomości zarabiają na poklepywaniu ludzi po plecach, no to sorry, no. Każda praca ma pewną jakość, można tę jakość stosunkowo łatwo ocenić. Do pracy zespołu Strategy and Future odnosił się dosyć jasno minister obrony Mariusz Błaszczak, odnosił się, jeśli dobrze pamiętam, generał Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych, odnosił się generał Gromadziński, dowodzący szczególnie medialną 18. Dywizją Zmechanizowaną i uważam, że nie ma sensu tam nic więcej dodawać. Ja rozumiem, że w polskim systemie bezpieczeństwa występują liczne niedostatki, ale obawiam się, że nie ma sensu, powiedzmy, tworzyć nadmiernego szumu wokół niektórych pomysłach, bo mały Jasio po dużym piwie też różne dziwne pomysły miewa, co nie znaczy, że należy je
omawiać w jakimś, powiedzmy, szerszym, eksperckim gronie. A właśnie, znowu użyję tego sformułowania, ale chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś. A nie jest trochę tak, że może ktoś trochę próbuje nas podpuścić, namawiając do tej debaty? Bo jasne, zwolennicy jednej, drugiej, trzeciej, czwartej strony, bo tak naprawdę to nie chodzi tylko o dwie osoby, a więcej. Czy być może właśnie nie są, nie wiem, może sami są inspirują, a może przez kogoś inspirowani i namawiają do tego raz, żeby, mówiąc trochę kolokwialnie, wypluć się ze wszystkich pomysłów, zarówno z tych dobrych, jak i złych. Ale żeby doprowadzić do tego, że tak naprawdę a w jakim ile tych stron nie będzie w tej debacie, to może się okazać, tak jak jest to czasem w teorii gier, no żadna nie będzie tym wygranym. Okaże się, że każdy tak naprawdę więcej poniesie ofiary niż jakiejkolwiek korzyści, o ile w ogóle można tu o korzyści mówić, poza wspomnianą oczywiście tą typowo komercyjną. Czy też się w ten sposób gdzieś nie zastanawiałeś, czy właśnie taka potencjalna debata nie jest trochę formą pułapki, a ten, nie chcę powiedzieć, że miszmasz, ale rozbieżność w najróżniejszych poglądach, no jak na mój gust, idealnie też się wpisuje w te wszystkie rosyjskie metody dotyczące robienia nie tyle szumu informacyjnego, ale pewną jego formę, żeby zasypać ludzi taką ilością najróżniejszych informacji, żeby nawet najlepsze ośrodki posiadające też masę nawet tego kapitału osobowego, tych roboczo czy osobogodzin, i tak nie były w stanie tego przetrawić, a w tym czasie nie zajmują się tym, czym de facto zajmować się powinny. Myślę, że do pewnego stopnia masz rację. Przynajmniej możesz mieć rację, bo czy masz, to oczywiście wymagałoby posiadania określonych dowodów, a nie tylko przypuszczeń opartych na pewnych obserwacjach. Z tego względu, że w tych różnych koncepcjach geopolitycznych za każdym razem pojawia się, powiedzmy, przynajmniej teoretycznie powinna pojawiać się pewna myśl przewodnia. I generalnie jak na jednym z memów, wywodzącym się, jeśli się nie mylę, z jakiegoś filmu, można by powiedzieć na podstawie lektury tychże założeń, a ja wiem, od kogo wy są. I dlatego w tym wypadku bardziej widziałbym tak naprawdę Chiny, ze względu na to, że Rosja wydaje się być za słaba do stworzenia tak prężnego i działającego relatywnie blisko władzy ośrodka. Z tego względu, że pamiętajmy, że najbardziej znany polski ośrodek geopolityczny funkcjonował swego czasu, przynajmniej niektórzy jego członkowie funkcjonowali w okolicach obecnych władz relatywnie blisko, co się na szczęście skończyło. I okazuje się, że przejście z pierwotnych stanowisk około euroatlantyckich, tak to nazwijmy, do stanowiska, gdzie wskazywano na dynamicznie rozwijającą się chińską potęgę z bardzo skrupulatnie pomijanymi problemami Chińskiej Republiki Ludowej, która to Chińska Republika Ludowa boryka się chociażby z problemami demograficznymi, z problemami społecznymi i wynikającymi z nich problemami ekonomicznymi, mogła, powiedzmy, skłaniać odbiorcę tychże treści do zastanawiania się nad tym, czy aby kierunek chiński nie jest tym najbardziej właściwym dla Polski. I dlatego bardziej bym się doszukiwał inspiracji dalekowschodnich, aniżeli, nazwijmy to z naszej perspektywy, bliskowschodnich. Ze względu na to, że Rosjanie, owszem, byliby pewnie w stanie coś podobnego zrobić, ale sądząc po tym, jak wyglądają polskie środowiska wpływu rosyjskie, rosyjskich wpływów, to nie sądzę, żeby Rosja w Polsce była zdolna do aż tak dużej finezji, zważywszy na to, że, powiedzmy, osoby prorosyjskie u nas są relatywnie łatwo widoczne i, umówmy się, lwia ich część nie prezentuje specjalnie wysokiego poziomu intelektualnego, a nawet stosunkowo rzadko jest posądzana o odpowiednie zdrowie psychiczne. No, ja się, powiem szczerze, od pewnego czasu zastanawiam, czy
od tego nieszczęsnego lutego tego roku niektórzy trochę czujności nie zgubili, bo wcześniej mam wrażenie, że się w miarę jeszcze kamuflowali, a od tego lutego niektórzy albo po prostu się zamknęli, albo czujność właśnie zgubili i zbyt oficjalnie, że tak się wyrażę, z przekazem jadą. Też podobnie to odbierasz, czy jednak inne masz zdanie na ten temat? Myślę, że mniej więcej to wygląda w ten sposób, jak powiedziałeś. Najlepszym przykładem będzie, myślę, partia Konfederacja, gdzie część polityków tejże partii przynajmniej teoretycznie zachowuje się w miarę porządnie. Tam, pamiętam, były organizowane jakieś zbiórki na Ukraińców, próbowano organizować jakąś pomoc, bądź po prostu osoby uważające Ukraińców za takie czy inne zagrożenie zaczęły udawać, że ich nie ma. Co też jest, powiedzmy, jakąś formą ograniczenia problemów z ich strony, prawda? Natomiast dwóch, trzech polityków stało się szczególnie głośnych i to niekoniecznie w stronę, która służyłaby polskim interesom. Ja wiem, że podobno poseł Braun na przykład był badany przez polskie służby, natomiast jeżeli wynik tych badań był negatywny, wynik tej kontroli, to obawiam się, że albo on jest po prostu szczerze prorosyjski sam z siebie, albo coś z naszymi służbami jest nie tak. Niestety, ale po ostatnich wypowiedziach między innymi tego człowieka, między innymi Janusza Korwin-Mikke, można wysuwać jednoznacznie tego rodzaju wnioski. Jest jeszcze trzecia bramka, ale może lepiej o niej nie mówić, co? No, właściwie można by znaleźć nawet kilka, ale faktycznie być może mądrzejsza o tym nie wspominać. Dobrze. Bartku, bezpieczeństwo, obronność, bezpieczeństwo narodowe i internet, a dokładniej media społecznościowe, to jest dobre połączenie? Można wypełnić swoją taką misję społeczną? Czy jednak zagrożeń jest trochę za dużo i jednak wymaga to pewnej kontroli? To jest kwestia odpowiedzialności. Tak naprawdę jedynym zagrożeniem w tym wypadku jest to, że ktoś powie dwa słowa za dużo, tak? Pomijam polskie absurdalne przepisy dotyczące tego, co jest sprawą jawną, a co jest sprawą niejawną, która niejednokrotnie nasuwa skojarzenia ze słynnym przysłowiem na temat tego, że w mętnej wodzie łatwiej ryby łowić. Natomiast rzeczywiście istnieją sprawy, które nie powinny bądź wcale, bądź zbyt szybko wypływać na światło dzienne. I tak naprawdę tylko tutaj widzę pewne ryzyko związane z mediami społecznościowymi, że ktoś bądź w dobrej wierze, bądź dla zdobycia sławy i nabicia sobie kolejnych punktów fejmu, zacznie wrzucać bądź treści, które do internetu trafić nie powinny, bądź w ferworze informowania odbiorców treści o pewnych sprawach zacznie wrzucać rzeczy niepotwierdzone, które będą prowadziły do przykładów paniki, daleko nie szukając całkiem popularnym sportem w polskim środowisku bezpieczeństwa. Kilka tygodni temu było straszenie Polaków co kilka dni użyciem broni masowego rażenia na Ukrainie, co jak wiemy przynajmniej do tej pory było wierutną bzdurą i osobiście sądzę, że jest to mało prawdopodobne ze względu na to, że dla Kremla byłoby to skrajnie nieopłacalne. No sam tak naprawdę i ze studentami w trakcie zajęć, właściwie niezależnie od przedmiotu, przeprowadziłem takie małe pogadanki, próbując też oczywiście ich w pewien sposób nie tyle nakierować, co zachęcić do dochodzenia do pewnych wniosków i dyskusje były ciekawe, gorące, ale pozwalały na to, że niektórym trochę jednak, ale ciśnienie i nerwy zeszły. Jeden z odcinków, taki samodzielny, też na ten temat tak naprawdę poświęciłem i jak najbardziej tutaj podzielam jak najbardziej twoje zdanie, ale jak widać jednak te, zwłaszcza media społecznościowe, tak kolejny etap, kolejna jakby faza ewolucji internetu jednak no wiodą pewną ważną, bym powiedział, rolę, dając tyle szans, co i tyle pewnie zagrożeń. No to dobra, zapytam dalej, skoro mniej więcej wiemy, a przynajmniej się podzieliliśmy własnymi opiniami, tak, dotyczącymi bezpieczeństwa, a internetu, czy raczej mediów społecznościowych,
To zapytam o te kolejne może fazy, o których cały czas się mówi, a właściwie się mówi bardzo mocno na okrętkę. Mam na myśli oczywiście metaversum. No bo jesteśmy tak naprawdę u progu pewnej kolejnej mocnej zmiany, że tak się wyrażę, i pewnie ten nowy internet, to wszystko co Meta połknie, właściwie zostawi też w tyle to, jak internet wygląda dzisiaj. Każdy element życia właściwie zostanie tam przeniesiony. Może nawet te, których dzisiaj jeszcze w życiu nie wiemy, że mogłyby istnieć. Zastanawiałeś się kiedyś, myślałeś o tym, jak to będzie właśnie pod kątem też spraw bliskich twemu sercu i umysłowi? Mówię oczywiście o tematyce związanej z bezpieczeństwem i obronnością. Wiem, pytanie niełatwe. Już obecnie widzimy pewne problemy generowane przez media społecznościowe, nawet bez pewnych wpływów chińskich czy też rosyjskich na świat zachodni, nawet z pominięciem wpływu powiedzmy jakichś mniej lub bardziej mitycznych amerykańskich agencji wywiadowczych czy szukania innych teorii spiskowych. Mieliśmy bowiem całkiem niedawno do czynienia z próbami kontrolowania przez amerykański kongres, jeśli dobrze pamiętam, Facebooka, prawda? Zuckerberg musiał się dosyć gęsto tłumaczyć z pewnych działań. Okazało się bowiem, że treści są wspierane wyłącznie ze względu na dochód dla Facebooka, a niekoniecznie ze względu na szeroko rozumiany interes społeczny. Mieliśmy to na przykład widoczne przy okazji pandemii COVID-19, tak? Gdzie szczególnie dobrze wiodło się treściom kontrowersyjnym, a więc generalnie antyszczepionkowym, natomiast te treści naukowe związane z pewnym uspokajaniem społeczności, z nakłanianiem do reagowania na istniejące zagrożenie celem ograniczenia czasu długości trwania pandemii tudzież jej skutków, były spychane gdzieś niżej, bowiem one jako mniej kontrowersyjne generowały mniej kliknięć, a więc mniejszy dochód. Już tutaj, na tym etapie widzimy więc, że media społecznościowe to nie tylko gigantyczna szansa dla budowy pewnej nowego rodzaju społeczności, mniej ograniczonej powiedzmy geograficznie ze względu na dostęp do sieci, ze względu na możliwość komunikowania się między ludźmi o określonych zainteresowaniach, określonych poglądach, niezależnie od odległości tak naprawdę. Ale mamy tutaj też pewne zagrożenia związane z tym, że interes korporacyjny może przeważać nad interesem powiedzmy społecznym. Zapewne powstanie metaversum, tego meta-internetu, czy jakkolwiek to będzie się zwało za te kilkanaście lat, pewnie doprowadzi do zwiększenia się liczby zagrożeń i natężenia ich, jeżeli nie pojawi się jakaś racjonalna oczywiście forma kontroli, bo to też nie jest tak, że internet powinien być w pewien sposób reglamentowany tudzież cenzurowany, bo absolutnie w ten sposób nie powinien działać. Jak będzie można ustanowić granice, tak? Wówczas będziemy, próbując stawiać granice, będziemy niestety musieli się samo ograniczać w tym ze względu na to, żeby nie wylądować w jakiejś formie świata orwellowskiego. Natomiast z drugiej strony niestety niejako oddolnie ład korporacyjny również do tego świata orwellowskiego może doprowadzić niezależnie od interesu politycznego państw czy całych bloków państw, ze względu na próby sterowania napływem treści do odbiorców. I to tylko i wyłącznie z uwzględnieniem interesu korporacyjnego, bez uwzględnienia powiedzmy interesów politycznych, społecznych. Tak naprawdę podmiot, który będzie dane uniwersum tworzył, no bo wiemy, że chętnych już jest kilku, w sumie stanie się pewną formą rządu i może się okazać, że trochę będzie się wyłączał poza narodowe prawa i będzie tworzył warunki. I tutaj pewnie, tak jak wspomniałeś, na pewno najróżniejsze typy nieznanych, przynajmniej dzisiaj jeszcze, zagrożeń może się pojawić. Ale wróćmy jeszcze do obecnego stadium internetu. W którą stronę Grupa Obrona Pro ma zamiar pójść? Czy po prostu na razie się tylko rozwijamy i cieszymy tym, że dość dobrze funkcjonuje?
Przypuszczam, że jakichś wielkich zmian raczej nie będzie. Być może uruchomimy oddzielny grupowy kanał na YouTubie, o ile zostanie to uznane za konieczne. Natomiast jakichś poważniejszych zmian chyba raczej nie będzie. Raczej nie będziemy chyba wchodzić w rynek medialny czy coś w tym guście. Na pewno na działanie grupy będą miały wpływ kolejne zmiany w funkcjonowaniu samego Facebooka. Natomiast cała reszta w dużej mierze zależeć będzie od tego, jaki będzie napływ użytkowników i jaka będzie, nazwijmy to w ten sposób, jakość tych grup. Bo przecież grupę jako taką z definicji tworzą jej członkowie, a nie jest to jakiś odrealniony, fikcyjny byt z jakiegoś, powiedzmy, z jakiejś rzeczywistości poza światem. Bo grupę tworzymy my wszyscy członkowie w taki czy inny sposób. Ale obrona pro, może dziwnie to zabrzmi, to nie tylko obrona pro. Jakiś czas temu pojawiła się grupa córka, czyli sekcja piąteczku. Zdecydowanie mniejsza. Trochę właśnie humoru, szydery, taki w typowo wojskowym wydaniu. Mniejsza jest tylko i wyłącznie dlatego, że nie chce nam się wpuszczać nowych użytkowników. Jesteśmy na to zwyczajnie zbyt leniwi. Nie, no wydaje mi się, że są też treści, do których no, czasem człowiek no, wyrobił już trochę swoje nazwisko i może nie chce aż tak bardzo oficjalnie o pewnych rzeczach pisać. Oczywiście trochę sobie żartuję, ale no, jest to też pewnie forma jakiegoś odreagowania, tak? Będziemy rozwijać sekcje, czy powstaną jeszcze następne? Swego czasu myślałem nad sekcją handlową, natomiast nie jestem pewien, czy będzie miało to sens. To znaczy, skoro już jest to grupa generalnie obronna, tak? Są tam na grupie ludzie, którzy często zajmują się bądź zawodowo, bądź hobbystycznie różnymi przejawami, różnymi formami praw związanych z obronnością, historią, etc. Więc być może miałoby pewien sens stworzenie naszego własnego plego targu, gdzie powiedzmy fani ASG by się wymieniali jakimiś pistoletami na kulki, tak to nazwijmy, jakimiś akcesoriami, fani survivalu mogliby sobie między sobą handlować namiotami czy plecakami, z kolei fani książek mający potrzebę poszerzenia kolekcji mogliby się dogadywać z ludźmi, którzy w swoich kolekcjach z kolei mają jakieś nadwyżki. Ewentualnie tutaj widziałbym pewne pole do rozwoju, natomiast kolejne sekcje dyskusyjne, myślę, że raczej nie ma potrzeby mnożyć byty. Zresztą na to już obawiam się, nikt nie miałby czasu, żeby się w równie dużym stopniu zaangażować, powiedzmy, przykładowo w grupy córki, jedną ukierunkowaną na cyberwojnę, drugą na wojnę lądową, morską, powietrzną, powiedzmy w kosmosie jakieś działania sił nieregularnych, specjalnych. Nie sądzę, żeby ktokolwiek miał na to czas, żeby tym się zająć i przez to uważam, że ilość wyparłaby jakość. Czego w takim razie życzyć i samej grupie, i administratorom? Żebyśmy mogli dalej się uczyć, bawiąc i bawić, bawiąc uczyć, bo myślę, że głównie o to chodzi. I tego w takim razie i Tobie, Bartłomieju, i pozostałym osobom funkcyjnym, jak i każdemu z członków z osobna oczywiście życzę. Bardzo dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Na Celowniku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cóż, pozostaje życzyć wszystkiego dobrego. A ja dziękuję za zaproszenie i odwzajemniam oczywiście. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.